Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was w nowym odcinku. Ja jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family i dzisiaj zabieramy się za wiatrołap. Słuchajcie, o, mi kapło! Ale to była na polu całe łapy od śniegu. Zabieramy się za robienie silikonów. Wiatrołap robiliśmy chyba z 2 lata temu i silikonów jeszcze nie zrobiliśmy dookoła podłogi. Także dzisiaj stwierdziliśmy, że to jest tak, ten czas. Zabieramy się za to, żeby oznaczać sobie checklistę na ten rok. Jeżeli nie robiliście takiej checklisty, to polecam Wam coś takiego zrobić. Gdzieś zawiesić plany na ten rok, które chcecie zrealizować i sukcesywnie w ciągu roku to odkreślać, wykreślać. U nas to działa, u nas to mega motywuje i zawsze na koniec roku robimy sobie takie, w cudzysłowie, rozliczenie tego wszystkiego, co nam się udało zrobić z tej listy, a co jeszcze przekładamy na rok kolejny. Tamta lista z 2021 poszła nam dość dobrze, no ale został tam na przykład właśnie ten nieszczęsny silikon, także Krzyś dzisiaj sprząta na razie. I będziemy tutaj sobie działać. Hej. Hej. Będziemy musieli odsunąć tę półkę, tą półkę i tą półkę. Zobaczymy, czy będę musiała je wyczyścić z tych butów, które są w środku. Czy będziemy w stanie to po prostu tak przesunąć, jak stoi. Bo z tyłu też chcemy od razu zrobić silikon, żeby to już całość była zamknięta. Słuchajcie, zrobiło nam się coś takiego na tej wycieraczce. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tu było podstawione. Wygląda to, jakby był cień albo czystsza wycieraczka w tym miejscu i nie mam pojęcia, z czego to się wzięło. Ale pod wycieraczką syf nie jest. Dobra, trzeba to poodkurzać. O, widzicie, o, się odznaczyła podłoga, potem ja będę musiała umyć też, wyszorować, bo tu, gdzie jest wycieraczka, to widzicie, jaka jest linia. Szczególnie tu ją widać, bo tu się szczególnie wchodzi, tutaj z tej strony tak nie ma. No ale tak to jest. W ogóle będziemy, to już mówiłam, że będziemy zmieniać, ale znaleźliśmy pomysł na tą półkę. Uważam, że to będzie świetny pomysł, także za niedługo damy Wam znać, może w kolejnych odcinkach. Będziemy ją trochę przerabiać i zmieniać jej funkcjonalność zupełnie na coś innego, że już nie mogę doczekać. Mam zamiar się wykazać tutaj inwencją twórczą. Mam pewien pomysł na to, żeby ona wyglądała fajnie. Wstępnie mogę Wam tylko powiedzieć, że pójdzie do pokoju Mikołaja, bo my tą półkę robiliśmy sami. Gdzieś był taki odcinek. Robiliśmy sobie ją sami i ona jest mega solidna, bo ta płyta z tyłu to jest płyta ta sama, z której są robione boki, więc ta półka jest mega, mega solidna, w ogóle się nie rusza, zobaczcie. I stwierdziliśmy, że szkoda byłoby ją gdzieś tam odsprzedawać za parę groszy, jak sądzę, jak ona w tym momencie przy aktualnych cenach będzie kosztowała krocie. W ogóle ten odkurzacz to jest sztos i test jego był na kanale i go używamy cały czas. Że on sobie tutaj ma swoją miejscóweczkę, tylko muszę go zawiesić. Ciach i się ładuje. W ogóle super sprawa, potem zamykamy. Jest porządek, a odkurzacz cały czas jest w pogotowiu, jest bez kabla. Także dla mnie super sprawa, żeby tak sobie, wiecie, szybko, bez nawet jedną ręką trzymając Mikołaja, jestem w stanie poodkurzać, jak coś się wysypie, czy coś tam takiego doraźnie. Krzyś sprząta, zgłosimy się, jak już będziemy mieć posprzątane i zaczniemy robić te silikony. Zdążyłem się uderzyć. Jak zawsze przy robocie, że muszę coś narobić. Tak, sobie dosyć mocno rozciąłem, ale może blizny nie będzie. Tutaj już mam zrobiony silikon. Wyszedł ładnie, kolor jest ok. No nie znaleźliśmy lepszego, a wydaje mi się, że to bardzo pasuje do tej podłogi. Mieliśmy chyba 7 silikonów i w końcu ten wyszedł, że jest dobry. Ja teraz obklejam sobie wszystko dokładnie, żeby później mieć mniej czyszczenia, także najpierw sobie taśmą wszystko przelecę, a później będę dawał silikon. Po prostu kocham tą lampę. Jeśli macie lampę z czujnikiem, to jest ona fajna w momencie, kiedy wchodzicie do pomieszczenia, ale jeśli coś w nim robicie, to ona co chwilę gaśnie, co chwilę mi ta lampa gaśnie. Lubiłem ją, ale już jej nienawidzę.
Czyli właśnie kończy już powoli wiatrołap. Co tam? Co? Lampa widzę. A, no. Krzyś kończy wiatrołap, a ja wrócę do kuchni. Ostatnio często bywam w kuchni, ale teraz całkowicie inny temat. Nie gotujemy, tylko kwestia zlewu. Słuchajcie, bo wiem, że dużo z Was ma tak samo jak my zlew czarny, kamienny. Ja Wam jakiś czas temu nagrywałam film, jak go czyścić, aby wyglądał dobrze i dłużej utrzymywał tą, wiecie, taką czystość swoją. Ja Wam pokażę, jak mój zlew wygląda aktualnie. Zobaczcie, jeden heavy metal, wszystko tutaj jest, o, mega zacieki, gdzieś tam kamień i to nie jest tak, że się go nie czyści. Nie oszukujmy się i nie czarujmy się, czarny zlew jest trudniej utrzymać w czystości takiej idealnej niż zlew na przykład ten zwykły srebrny czy biały. To akurat to już wszędzie tak samo, no ale jest dowalony, bo coś robiliśmy, no nie wiem, cały czas się zlewu używa. Ja Wam dzisiaj pokażę przed i po, ale nie będziemy go tutaj myć, tylko odsyłam Was do filmu już stricte odnośnie mycia zlewu. On jest tylko i wyłącznie temu poświęcony i pokazuję Wam krok po kroku, jak to robię. Na ten moment robimy przed i zaraz zgłaszam się już z efektem po. No, więc efekt taki jak na załączonym obrazku, zlew jak nowy, jakby wszystkie jakieś takie małe zarysowania i tak dalej, to dzięki temu sposobowi schodzą, nie są widoczne, jesteśmy w stanie bardzo fajnie doczyścić zlew, to po pierwsze, zaimpregnować to po drugie i odrestaurować to po trzecie. Najlepszy efekt, gdy zostawiamy to wszystko, tą ostatnią warstwę natłuszczającą na całą noc. Tutaj do tego nie potrzebujemy nic oprócz tego, co zawsze macie w domu. Także sposób jest super, właściwie bezkosztowy. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na film. Ja niestety nie miałam czasu, żeby zostawić ten zlew na całą noc. Więc zrobiłam to tak, wiecie, szybciutko. Natomiast ostatnie takie czyszczenie robiłam przed ciążą. Także, no może nie, w trakcie ciąży. W trakcie ciąży, tak gdzieś w połowie, czyli z pół roku zlew nie był tak doczyszczany. Wiadomo, że był czyszczony tak na co dzień, natomiast nie był impregnowany. Warto to robić po prostu częściej, tylko czasami nie mamy czasu, ale to jak widzę po tym, co się wydarzyło, to nie ma znaczenia. Nawet po takim długim okresie przerwy jestem w stanie doczyścić mega ten zlew, także sposób na pewno Wam się przyda i na pewno ją zapiszecie. Jeżeli jesteście na jakichś takich grupach albo ktoś pyta o takie rzeczy, to fajnie było, gdybyście udostępnili ten sposób, bo naprawdę może się przydać. Film zostawiam Wam tutaj na górze, także tam Was zapraszam. Au, Mikuś, puść. Teraz faza na targanie włosów. Dziękuję. Tak. Się gibam. Jest tam Mikołaj? Mój rączkowy niegrzeczniak? Więc tylko na rączki. Mikołaj umie drzwi otwierać. Znaczy w sensie, że jak się stanie z nim przy drzwiach, to otwiera drzwi, tak? Mikiś? Tak. Tata kończy właśnie wiatrołap, jest otwarte, są tam drzwi, więc pokażę Wam efekt finalny. O, pokażę Wam jeszcze coś, bo przyszedł mi dresik dla Mikiego, zamówiony na AliExpress i w ogóle zrobi taki film z takimi ubrankami na AliExpress. Wygląda tak i to jest taka bluza body, pod to zakładamy spodenki. Ja też już od razu jakby w komplecie zamówiłam, tylko w takim kolorze brązowym, w tym rozmiarze 68, 3-6 miesięcy. Chyba tak.
Natomiast przychodzi bardzo duża i chyba jest na Mikołaja za duża. Patrzcie, ma tutaj uszka. Ja ją widziałam na polskich stronach, gdzie dziewczyny je szyją, znaczy dziewczyny, jakieś tam firmy je szyją. Ja ją zamówiłam dosłownie za 40 chyba kilka złotych. Dam wam link w opisie, spodenki były osobno. Natomiast u nas w Polsce taka bluza właśnie w ten krój, że bluza jest w postaci takiego bodziaka, pewnie jakość tego materiału jest na pewno ekstra. Chociaż tutaj też niczego sobie, ważne jak będzie wyglądało po praniu. Natomiast wracając, w Polsce widziałam je za 170 zł za taką bluzę. Czy 140, to jest strasznie dużo, jak na to, że nasze dzieci szybko z tego wyrasta, nie? Proszę. Organizer, tylko teraz pytanie, czy przypadkiem mi tego nie wycofali, bo słuchajcie, ja mam taki, zresztą to już mówiłam parę razy, że ja mam szczęście do tego, że jak coś kupimy, to po chwili oni to wszystko wycofują. I nie widzę tego. Szkoda, że w IKEA nie można wyszukiwać po zdjęciu. Można wyszukiwać po zdjęciu? Nie można. Nie wiem, jak to znaleźć. Nie ma tego chyba już. Czekajcie, zrobimy to inaczej. Ja sobie pójdę do szuflady, wyjmę to i może na której została mi metka. O, czekajcie, jest tu coś. Tu pod spodem. A co to jest? Wariera. Dobra, spróbujemy po numerze. 1, 4. Jeden, kochani, pamiętaj, 1, 4, 1, 3, 9. 1, 4, 1, 3, 9. 1, 4, 1, 3, 9. 1, 4, jakbym coś miała zapamiętać, to ja po prostu jestem dupa wołowa, bo ja w momencie zapomnę. 1, 4, 1, 3, 9. Jej! Mogę z tego pojemnika zabrać ze sobą? Nie znaleźli żadnych wyników, no nie chciałam go ze sobą brać. Bardzo jesteś, no dziękuję, kochanie. Nie ma tych do szuflad. Cześć to. Jak nie ma? Wkładów w ogóle? Tych zaczepów na boki szuflad. Ale w ogóle już nie ma? No nie mogę go znaleźć. To trzeba tam jechać. Trzeba to zobaczyć. A w Google jak wpiszesz IKEA plus 100, to cię nie znajdzie? Ogo, dobra. IKEA wariera. No, o to mi chodzi. To pojemnik do szuflad, wariera, ale nie ma tego. Jak to nigdzie nie ma? No nigdzie. A to było takie dobre. Się zobaczę na Allegro. No trudno, nie ma po co jechać do IKEA. Nie, będziemy mierzyć zaraz wiatro. No nie ma tego na Allegro też, bo oni, wiesz, dodają. Wszystko jest, tylko nie to. Mogłam tego kupić więcej. No to jest trudno. Takie dobre. Dlaczego to wycofali? Dlaczego? Nic się z tym nie działo, było to świetne. Organizowało mi pięknie szuflady. Miałam wszędzie porządek. I co? I jajco. Mikołaj się cieszy. No widzę właśnie. Cieszyć się? Miki! To, zobacz tą kamerę. Światełko. Światełko. Światełko to już jest po prostu ten. Nie to. Teraz są takie. Tu już nie może być cicho. Od teraz na filmach już nie będzie cicho, ponieważ Mikołaj ma swój plan na ciszę. Jest cicho jak Mikołaj śpi, ale Mikołaj nie lubi spać ostatnio. Tyle opowiadasz, chłopaku. No way, nie ma. Dobra, no to będzie bez tego. Dlaczego? Dlaczego jest tak, że zawsze jak coś upatrzymy w IKEA, to nam to wycofują? Powiedz mi, to jest kolejna rzecz. No kolejna. No i co robimy? No nie wolno nam kupować w IKEA, bo wycofujemy ludziom rzeczy. No właśnie. Czy ja to powiedziałam? Na głos? Tak. Nie ma po co jechać, Mikołaj, do IKEA. Nie ma po co. Zamówiłam takiego Alapaksa w Castoramie, bo widziałam, że zrobili coś takiego nawet z Mikołajem, żeśmy uzupełniali. Bo jest tam taki komputerek, można sobie zaplanować szafę, wymiary, powkładać tam co chcemy, no nie? Ale takie brzydkie fronty! Boże, jakie brzydkie fronty! 3 rodzaje frontów, wszystkie brzydkie! Zero wyboru! To już wolę mieć wybór i nie wiedzieć, na co się zdecydować, niż nie mieć wyboru w ogóle. No jak uważacie?
chcę beżowy front i nie wiem jaki korpus tutaj, czy biały, czy po prostu, bo są biały, drewniany i ciemny taki bardzo. No biały raczej nie będzie chyba dobrym rozwiązaniem, bo tutaj w tej szafce pionowej chciałabym buty pochować, na dłuższe płaszcze, na krótsze kurtki i tam po prostu one będą, nie będą zajmować już garderoby miejsca. Mikołaj się cieszy. Torebki sobie tutaj też powkładam. No, no torebki tylko, powkładasz, a jak torebki powkładasz, to... To już zmienia postać rzeczy, prawda? No prawda, no prawda. Worki na śmieci, tak. Tam będziesz miał półeczkę na swoje dynksy i tenteli. Narzędzia, wszystko się tam no, mieści. Tylko tu tą półkę bezsensowną wymienię na szuflady. Świetny pomysł. No, mówię.